Gratuluję trenerowi debiutu i wygranej. Dziękuję. No nas niestety pech nie opuszcza, bo też można tak powiedzieć, wczoraj na rozruchu Krzysiowi Bąkowi odnowiła się kontuzja. No i na dodatek później drugi stoper, czyli Barda, praktycznie na samym początku meczu musiał opuścić boisko, doznał urazu głowy, jeszcze nie wiemy, pojechał do szpitala, co tam z nim jest. Musieliśmy to jakoś połatać. Dostaliśmy bramkę na początku, ale troszeczkę żeśmy się otrząsnęli z tego i stworzyliśmy sobie sytuację. No niestety sytuacje, które były bardzo dobre, powinniśmy zamienić na bramki, niestety nie zamieniliśmy i to przeciwnicy nasi strzeli drugą, później trzecią bramkę. Udało nam się doprowadzić do 3-2 i to też trzeba przyznać przy tym, że też jeszcze jakieś sytuacje było, można było wywieźć stąd przynajmniej remis, no ale niestety piłka nożna jest bardzo brutalna i dostaliśmy bramkę na 4 i myślę, że było po meczu. Witam Państwa bardzo serdecznie, dziękuję za gratulacje trenerowi. Ja, żeby mówić o tym, co dziś się wydarzyło, to trzeba się cofnąć o kilka dni i powiedzieć, że to był szalony tydzień, dla mnie szczególnie jako trenera i prywatnie. Tak też ten mecz wyglądał. Bardzo wyświechtane powiedzonko, ale ten mecz też był szalony. Co prawda po ładnej akcji Mackiewicz strzelił ładną bramkę po dobrym dograniu i zespół wydawało się, że będzie poruszał się na właściwych torach. Okazało się, że z czasem Bytowia doszła do głosu i tak trener już zaznaczył, no swoje okazje miała. No ale piłka taka po prostu jest. W niej trzeba mieć troszkę szczęścia, trzeba wierzyć w to, co się robi, trzeba być, że tak powiem, zdeterminowany i dzisiaj mogę powiedzieć, że zespół poprzez ten tydzień ciężkiej pracy, bo musieliśmy się w krótkim terminie poznać wszyscy, stworzyć coś świeżego, nowego, aby można było przeciwstawić się Bytowi. Skończyło się to pozytywnie, no ale żeby tutaj oceniać indywidualnie, żeby mówić o sposobie gry, o jakimś modelu, o pomyśle, o tym, jak będziemy grać za chwilę, to chcę zostawić tylko się dla siebie i najbliższe dni, bo czeka nas wielki ukrop w pracy o 6 meczy, o wszystko. My chcemy to podjąć, to wyzwanie, nie podlega to dyskusji, a dzisiaj udało nam się podłączyć do peletonu i w tym wyścigu uczestniczyć jako równorzędny partner. Dziękuję bardzo.